Cześć, tu Janek i dzisiaj jestem ze świetną ekipką, ponieważ jest ze mną Rafał Kisieliński, Agnieszka Grzela oraz Fifa. Dzisiaj będziemy grali pięgę, a ten, kto rozwali wieżę, będzie musiał odpowiedzieć na 5 pytań z wykrywaczem kłamstw. A nie! Dobra. Coś jak ten Fifa, że tak nie robimy. Tak nie robimy. Dobra, tak nie robimy. Day 2. Day 3. O Boże! Ja wiedziałem, jak ty się bawi. No! Dwa. 94, żartuję. 14. 14. Czy rodzice zaakceptowali to, że wolisz chłopców? Tak, zaakceptowali to. Znam, że w tym momencie z Boże. Nie zaakceptowali. No czekaj, że zaakceptowali. Mamo, nie daje się. No, zaakceptowali. Się, mamo. Od 1 do 20. A czy znowu ja? Tak, 5 pytań. 21. Czy żałujesz, że jesteś w TRFR-ie? Nie. A jak się też mamy miejsce, mogę. Zawsze wolałem, wiesz. Czy kiedykolwiek wyszedłeś na balkon nagle i zobaczył to sąsiad? Nie. To jest firanie, jak zasłonię. Nie. Nie, ale nie u mnie. A już przecież mnie porazi. Nie. Kolejne? 4. Którą youtuberkę chciałbyś pocałować? Taka. Dlaczego Agnieszka Grzela? Nie, czekaj. Kurczę, to się rozejdzie. Ale ty też. Jest jak Smash or Pass. No i proszę, no co mam teraz powiedzieć? To by się nie obraziło. Najgorsze jest to, że prawie wszystkie znam i teraz nie będzie głupie. No stąd co mówię, że kaszujesz. No ale to właśnie. Little Monster, tak? No i mam dylemat. Jan Paula, Zosia, Aga, Little Monster, Ojciak, Alex Mando, Sylwia Lipka, Sylwia Przybysz, Karolina z stylizacji, Szparagi, Beksy, Madzia, mówiąc inaczej, Wróbelek. Wróbelek. No piękna jest, nie wiem, powiem, że nie. Nie, to tak stresuje specjalnie. Nie wiem, patrzę do stanu. O, rzeczywiście wróbę. Na czym się nie pocałować? I piąte pytanie, dawaj numerek. 8. Czy zauroczyłeś się kiedyś w jakiejś widzce? Albo widzu? Widzu. Tak. Tak się patrzę, jak dobrze słychać. Tak, no. Ani razu mnie nie poraziło. Uuuu! Nic! Uuuu!
Wyszarpał troskę. No nie, bo tutaj nie ma. Nie, jest. Ale to tak jak moja mama zęby wyrywa, to ja wyrywam klockę. A twoja mama jest to, jest na stomatologiem? Dokładnie tak. A, to widzisz. Co ty lepsze? Wyszarpałem sobie. Antyreklama trochę tak. Nie, moja mama bardzo dobrze wyszła.